Panie marszałku, sytuacja w służbie zdrowia była głównym tematem dwudniowego spotkania marszałków wszystkich województw. Znaczy, jednym z tematów, na pewno ważniejszym. Rzeczywiście, ponieważ rząd w dniu wczorajszym skierował pakiet ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia, więc tym się zajmowaliśmy. Pierwsza ustawa dotyczy ustawy o zawodzie lekarza, lekarza stomatologa. Zmierza do tego, aby wyeliminować staż podyplomowy i aby studia medyczne miały bardziej praktyczny wymiar i po ukończeniu studiów, aby lekarz czy lekarz stomatolog miał już prawo wykonywania zawodu. To jest poważna zmiana, dlatego że do tej pory po rocznym stażu lekarz musiał jeszcze zdawać egzamin państwowy. Teraz propozycja rządu idzie w tym kierunku, aby od tego odstąpić. Druga ważna ustawa to jest ustawa o działalności leczniczej. Na podstawie tych propozycji ma dojść do przekształceń w służbie zdrowia, do przekształcenia naszych placówek, które są teraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, w spółki prawa handlowego, ale też dopuszcza się dalsze funkcjonowanie w formie zakładu opieki zdrowotnej albo jednostki budżetowej. No ale tutaj jest wiele niebezpieczeństw i wiele, powiedziałbym, niejasności, dlatego że dość nieprecyzyjnie jest opisany ten proces przekształceń i on będzie oznaczał, że środki finansowe musi wygospodarować na to organ założycielski, czyli organ prowadzący. Czyli de facto możemy liczyć na jakieś wsparcie ze strony rządu, ale jeżeli sobie uświadomimy, że zadłużenie głównie szpitali to jest ponad 10 miliardów złotych, to zarezerwowana na ten cel kwota 1,7 miliarda jest dużo zbyt jest niewystarczająca po prostu i w takim razie przekształcenia będą się wiązały z dużym ryzykiem finansowym dla samorządów. Tam są też zapisy mówiące o tym, że jeżeli się nie przekształca tych placówek, to trzeba pokrywać deficyt. W tej chwili niestety od prawie 2 lat na skutek z jednej strony zwyżki cen różnego rodzaju materiałów, leków, ale też energii elektrycznej następuje pogorszenie, znaczące pogorszenie opłacalności procedur medycznych i zbyt są niskie stawki za punkt. W związku z tym zakłady notują dużą stratę, a w świetle tej nowej ustawy samorządy, czy to miejskie, czy powiatowe, czy wojewódzkie, jak też inne organy prowadzące, musiałyby pokrywać te straty. Też nie jest rozwiązany do końca problem nadwykonań, bo tutaj nie widać jakichś sensownych rozwiązań. No i trzeci pakiet dotyczy głównie gospodarki lekiem i zmierza do tego, aby zamrozić na pewnym poziomie stałym marże, jak i dopuszczalne możliwe ceny. No to ma służyć w swoim zamyśle ograniczeniu wydatków na leki, ale też jest wiele niejasności. No a może być taki paradoksalny efekt, że leki, które są na listach refundowanych, rzeczywiście będą ceny zamrożone, może nawet niższe, ale za to leki, które są poza listami, no mogą potrzebować w górę ze względu na to, że firmy farmaceutyczne będą chciały sobie zrekompensować te straty. Panie marszałku, czy ustawa proponowana odnośnie wykasowania egzaminu państwowego nie będzie krzywdząca dla bardzo dobrych studentów, którzy kończą dobre uczelnie w porównaniu z średnimi studentami ze średnich uczelni? Znaczy, wie pan, jeżeli się systemowo wprowadzi możliwość uzupełnienia wiedzy teoretycznej o naprawdę praktyczne umiejętności na poziomie studiów, to można to wszystko tak zorganizować, zresztą poprzez cykl egzaminów już w obrębie studiów, a nie specjalny egzamin po roku, że i tak to wymusi odpowiedni poziom kształcenia i odpowiedni poziom umiejętności, więc ja bym się tutaj tego nie obawiał. Natomiast na pewno spodziewam się dużego oporu środowiska medycznego, zwłaszcza akademickiego, bo
oprócz tych problemów jakości kształcenia, to może być problem właśnie z dostępem do tych praktycznych elementów, no bo dzisiaj grupy, które są kilkuosobowe, no musiałyby być znacznie mniejszymi grupami, na przykład podczas zajęć, żeby młodzi lekarze mogli autentycznie brać udział w procedurach, a nie tylko się przyglądać na przykład. A z kim będzie propozycja tej ustawy konsultowana? Znaczy, my tutaj wczoraj podjęliśmy decyzję o powołaniu zespołu. To będzie zespół przedstawicieli z każdego województwa i też Komisja Zdrowia, która funkcjonuje przy Związku Województw, ale uzupełniona o takich praktyków. Będziemy chcieli na poziomie Sejmu i Senatu na bieżąco konsultować te ustawy, bo dla nas one mają niezwykle znaczenie, niezwykle istotne znaczenie. Panie marszałku, a jak pan przewiduje, jak zareagują szefowie szpitali na propozycję przekształcenia w spółki, jeśli nie będą chcieli przekształceń? To tak naprawdę jest decyzja organów założycielskich, a nie dyrektorów. Oczywiście te przepisy, które w tej nowej ustawie są, dopuszczają takie przekształcenia, ale nie wymuszają ich. One w dłuższej perspektywie stwarzają takie warunki, że właściwie nie będzie wyjścia, bo nie będzie można nowych zakładów tworzyć, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Natomiast ci, którzy będą dalej chcieli prowadzić, ja mówię tu o jednostkach samorządu terytorialnego, będą dalej chcieli prowadzić w tej formie prawnej, która jest, to będą mieli taką możliwość. Czy nie ma obawy, że zamrożenie marsz na leki wypłoszy firmy z naszego rynku? Moim zdaniem takiej możliwości nie ma. To jest potężny rynek, między 25 a 30 miliardów złotych. Więc wie pan, nic sobie nie pozwoli na to, żeby z takiego rynku uciec i tutaj nie spodziewam się tego. Spodziewam się natomiast różnych innych elementów, chociażby poprzez podwyżkę leków, które są poza listą leków refundowanych, po to, żeby sobie skompensować straty. Panie marszałku, dyskutowaliście też o bezpieczeństwie publicznym. Może i tyle o bezpieczeństwie publicznym, ile dyskutowaliśmy o całym obszarze, w tym to, co pan pyta, to pewnie dotyczy kwestii systemu informacji przestrzennej. Ten system informacji przestrzennej to jest taki rodzaj działalności informatycznej, która pozwala obrazować przestrzeń, pozwala obrazować też potencjalne zagrożenia, na przykład zagrożenia powodzią. I dyskutowaliśmy o wykorzystaniu najnowszych technik informatycznych po to, aby właśnie poprzez system informacji przestrzennej móc zapobiegać katastrofom, czy je przewidywać, a dokładnie monitorować na przykład stan naszych rzek i mieć ścisłą wiedzę, jakie na przykład zagrożenia mogą nam grozić, jakie poziomy zalania, jakie obszary mogą być dotknięte powodzią. W tym wymiarze to jest bardzo ważne, są to bardzo ważne projekty, tak zresztą inne projekty informatyczne, o których była mowa. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.